Witajcie, z tej strony Odkrywca Radii, a to jest właśnie kolejny materiał z serii Cyskania 2. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku właśnie powstał budynek, nowy budynek edukacyjny, mianowicie... O, ale duży wypadek. No cóż. Wracając do tematu, właśnie powstał tutaj nowy budynek edukacyjny, szkolnictwo wyższe oczywiście, mianowicie Politechnika. Politechnika, która oczywiście oprócz, że daje nam lepiej wykształconych pracowników, to też oczywiście wpływa ogólnie na przemysł 10% i też na biura. Dodatkowe 10%. Więc jak sami widzicie, to są dodatkowe tutaj efekty bardzo fajne. Bardzo skuteczne też można powiedzieć. I co dalej? I dalej będziemy chyba coś tutaj rozwijać. Na przykład bym rozwijał może dzielnicę wydobycia ropy naftowej. Albo wydobycia rudy. Chociaż też mógłbym robić ciąg dalszy. A czekajcie. Czekaj. Bo jest taki tutaj myk, który mógłbym to załatwić. Mianowicie... co ja mam na myśli? No mam na myśli taką rzecz, że mógłbyśmy zrobić inwestycje w medycynę, a dokładnie w technikę Centrum Zapobiegania Chorób. Więc to odblokujemy. I ten budynek nawet bym postawił tutaj. O Jezu, ale on jest ogromny. Już samego postawienia daje tak, mniejszy wpływ zanieczyszczenia na zdrowie, minus 25% i też minus 25% ryzyko na infekcji chorobą. Więc to drastycznie poprawi oczywiście zdrowie naszych mieszkańców. Ale też oczywiście nie tylko, bo kolejny to jest aspekt. Aspekt mianowicie... O. On też ma dwa lądowiska dla śmigłowców, z tego co widzę. Więc ten budynek jest znacznie, ale to znacznie skuteczniejszy niż normalny. O, a propos. Helikopterka. On się gdzieś tam wyfrunął. Czekajcie, tutaj jest w jednym kierunku, no to trzeba zrobić taką autostradę. Autostradę. No troszkę daleko do tej drogi, żeby być autostradą pełnoprawną. Nie wiem, dlaczego gra mi znowu to robi. O, patrzcie, znowu to samo. Bardzo bym chciał, aby twórcy gry by to naprawili, bo to jest, no, wkurzające, jakby nie patrzeć. Jest to bardzo wkurzająca mechanika. To, co mi gra robi jakieś dziwactwa, za przeproszeniem. Ale no cóż. I wiecie co? Tutaj, żeby nie była taka wysoka zabudowa, wiecie, lądowisko, no to dajmy te malutkie biura. Więc tak to zrobimy. Ale powiem wam tak, że budynek fajnie się prezentuje. O dziwo, jest to ogromny obiekt, ale to co mnie nawet dziwi, to jest mianowicie, że jest bardzo mało miejsc pracy, jak na taki wielki obiekt. Więc troszeczkę jestem zdziwiony. To nawet bardzo, bym powiedział. Jak tam produkcja? Przydałoby się zwiększyć produkcję. Może byśmy zwiększyli produkcję znowu zboża. Wiecznie te zboże. Chociaż pomimo, że te zboże już nie jest przetwarzane w tym budynku, to i tak są braki. Czyli zrobimy coś takiego. Znowu tutaj podłączymy sieć wodociągów. I... aha, jest tutaj prąd, to dobrze. To co, stawiamy. Produkcja zboża. I jakoś tam będzie to śmigać, tak? No miejmy nadzieję, że to będzie jakoś śmigać. Czyli będzie jakaś już tutaj produkcja zboża. Nie aż tak na dużym poziomie, ale zawsze to coś. No to
tutaj w końcu idealnie udało mi się to tak zbudować. Bez żadnych problemów. Proszę bardzo, mamy to. Kolejna farma. I kolejna farma, tym razem będzie tutaj farma warzyw. Warzyw i owoców, bo to tak to ogólna to jest farma, z tego co widzę. I teraz zobaczymy, jak to wpłynęło ogólnie na ogólne zdrowie naszych obywateli. Bo tak jak pamiętam, było na poziomie raptem chyba 71%. A teraz zobaczymy, jaki jest ostateczny wynik. Chyba warzywa też są. Wodociągi są. Dobra, czyli wszystko ładnie tutaj funkcjonuje. Tak jakbym chciał. Tego węgla to jakoś specjalnie nie ma dużo, ale wciąż co pracuje i to wystarczy. Tak, zdrowie. To może nawet tak to sprawdzić. O dziwo, nawet nie wzrosło. Pomimo, że postawiliśmy taki budynek. A i mamy ten nowy budynek, czyli biuro programistyczne. Nie jest jakoś specjalnie wysoki. Nawet bym powiedział, że on jest taki troszeczkę malutki. Wiecie co, nawet tutaj bym dał sklepy. Też takie niewielkie, bo nie potrzeba stawiać jakieś giganty. Dobra, tak to zrobimy. Dlaczego gra? Może dlatego, że za duży. No właśnie, za duży było. Miało troszeczkę za duży. Oj, niedobrze. Jak gra mi tak będzie stawiać, to ja wolałbym troszeczkę inaczej. Już wolałbym tak to wypełnić. Tylko wracam. No cóż. Ale też tak możemy poprawić i już będzie idealnie. No, usłyszałem helikopter. Właśnie to, wiecie co? Kolejna taka dziwna rzecz, co zauważyłem w City Skylines 2, to jest mianowicie to, że wiecie, są helikoptery, tak, ale gdzie one są? One tak nagle, za przeproszeniem, z tyłeczka się pojawiają. Ale tak to nie widać, żeby był, nie wiem, zaparkowany, że ląduje albo coś, tylko nagle znika. Jedynie co to widzimy, to nagle startuje. O, jak na przykład teraz. O, właśnie o tym mówię. I nagle znika. Szkoda, bardzo szkoda. Ale nie można mieć wszystkiego. Na to wygląda. I wiecie co, teraz postawimy tutaj taki wielki parking. Właśnie taki jak ten. O. Jeszcze tak to zrobimy. A jak ta tutaj edukacja? No, szkoły są przepełnione. Ale nie będę tutaj stawiał gdzieś szkołę zaraz. I to by się mijało się troszeczkę z celem. A, jeszcze tak zerknę tutaj, bo tutaj pamiętam, że coś stawiałem. Znowu magazyny. Nie wiem, dlaczego tak zawsze chcę postawić ten magazyn. Trochę tak bez sensu.
niestety. Ale tak, korak jest kupiony, bo każdy chce wjechać tutaj. I port towarowy jest nawet przepełniony. Stawiamy nowy magazyn, żeby dało się jakoś to przechować. I też troszeczkę mamy więcej miejsc pracy przy okazji. I tutaj mieszkanie jest puste. No, było puste. Mieszkanie było puste. Tak jak tutaj. Dobra, czyli tak to wygląda. Wykupimy nowe obszary. Myślę, że nawet taki ogromny obszar jak tutaj. I ciekawe, czy ja mam dostęp tutaj do złóż. Tak, mam dostęp na przykład do rudy chociażby. I gdybym chciał na przykład zrobić te kopalnie, musiałbym zrobić właśnie tutaj zjazd. Ale wiecie co? Zrobimy taki inny zjazd. Nie taki bardziej, no, zaawansowany. Chociaż... nie wiem. Nie wiem. Dobra, na razie tak to postawimy. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of tak to zrobimy. Listening at home or wherever you roam. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, dobra, to będzie dość ogromny obszar. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. I wiecie co? Tutaj podłączymy też zwykłą sieć energetyczną. Czyli tak to zrobimy. To pójdzie jako podziemne. Podłączymy właśnie z tym. No i jeszcze oczywiście wodociągi trzeba będzie podłączyć. Dobra, mamy to. Czyli tutaj nowe kopalnie powstaną. Tylko właśnie czego nam najwięcej brakuje. No, wszystko mamy. Chyba wszystko mamy. Ale wiecie, lepiej mieć nadwyżkę. Więc dlatego też właśnie tutaj zwiększę wydobycie rudy. Może nawet jedna kopalnia węgla powstanie. No i tak to właśnie zrobimy. Dobra, pierwsza kopalnia już funkcjonuje. Czas postawić drugą kopalnię, tym razem właśnie kopalnia węgla. I to teraz ładnie wypełniamy. Dookoła. Okej. I ostatnia kopalnia to będzie kolejna kopalnia oczywiście rudy.
Dobra. Mamy to. I ostatnia kopalnia, czyli właśnie kopalnia rudy. To było tutaj. Jeszcze tak to wypełniamy. No i dobra, kolejna kopalnia. I już dużo miejsc pracy tutaj powstało. Więc fajnie. Nawet bym tutaj postawił przystanek dla taksówek. I też bym tutaj oczywiście dał pocztę. Dobra, mamy to. Czyli to już ładnie funkcjonuje. A teraz to może tutaj wrócimy do naszej dzielnicy, do waszych chmur. I może nawet bym zaczął coś tutaj wypełniać, czyli po tej stronie. Myślę, że to nie byłoby jako głupi pomysł, żeby coś tutaj zacząć inwestować. Tylko może wyłączę to. O, jakoś tak. Jakoś tak. Dobra. A jak tam ten parking? A no, coraz więcej pojazdów się zbiera. Coraz większe jest zainteresowanie. Niestety. Dobra, kolejny depesz chmur. Tutaj tak samo. I nawet bym tutaj jeszcze postawił sklep. A może nawet takie dwa sklepy? Dobra, mamy to. Jak tam internet na tym obszarze? No, jakoś funkcjonuje, chociaż nie jakoś specjalnie efektywnie. Internet to na pewno damy tutaj. Dobra. Populacja powoli rośnie. To dobrze. Czyli wszystko idzie powoli i do przodu. O! Trochę budynków obruszonych. Ciekawe, czy ja mógłbym tutaj rozwinąć dzielnicę przemysłową. Chyba nie, chociaż wiecie co, nawet bym troszeczkę to spróbował. Może by się dało. Na przykład tutaj. Coś tutaj właśnie wprowadzić. A tutaj byśmy dali tylko biuro. Aha, i tak, a jakbym dał, nie wiem, sklep? Będzie taki sklep dla pracowników? Aha, no to będzie nawet dobrze. Jeśli to się wypełniło, to znaczy, że jest ok. Tytuł usunięcia. Ty też. I tutaj podobna sytuacja. Dobra.
Okej, jest powoli coraz lepiej. Właśnie jak ta nowa dzielnica? Aha, nowa dzielnica już nawet się rozwinęła. To nawet bardzo mocno. A też mam chyba tutaj rzadki budynek. Tak, mam tutaj rzadki budynek pod tytułem właśnie Stara Rafineria. Wiecie co, nawet dajmy to. Też to zawsze będzie jakaś alternatywa. No też tutaj mamy oczywiście budynki do odblokowania, chociażby właśnie tej kategorii. Więc warto też troszeczkę, jakby to powiedzieć, rozwijać w innych kierunkach. Więc i tak to właśnie my zrobimy. Jest nam budynki opuszczone. To są odblokowiska. Tego niezbyt fajnego. A i tak one są puste. Zwłaszcza te tutaj. I mam osiągnięcie. Za osiągnięcie właśnie populacji 100 tysięcy obywateli. Więc ciekawe. Wow, mam takie dochody, że to jest coś ciekawego, nawet bardzo chore. Nawet bym troszeczkę zmniejszył podatki. Chyba dla każdej kategorii nawet bym dał. No i tak dużo zarabiam. Więc w sumie można taki zrobić. Taki myk. A jak tutaj kopalnie? A nawet ładnie. Ładnie się ładnie pracują. Ten to już w ogóle ma masę pracowników. Czy gdzieś ja jeszcze to potrzebuję? Gdzieś tutaj nie ma zasięgu? A no nie ma. A właśnie zobaczmy tę nową dzielnicę przemysłową. To tutaj właśnie powstała, niestety są magazyny. Ale zobaczmy, co ogólnie tutaj powstało. Metale, metale. O Jezu, same metale. Drewno do budowy. O, gotowa żywność. Tekstylia. I meble. No dobra. Coś tam mamy. Nie za dużo, ale zawsze coś. Jeszcze tutaj bym tak wypełnił. Przepraszam. Za mój kaszel. No to jeden blok jest opuszczony. To wiesz co, panie? To ja cię wypełnię. Tym zapaczek mój i tyle. O, i tak to zrobimy. Czyli kolejny dodatkowy depasz chmur. Ciekawe, kiedy osiągną piąty poziom, jakby to powiedzieć, zamożności, bo na razie coś słabo idzie w tym kierunku. No, bo tutaj też ta dzielnica przemysłowa się rozwija.
To nie jest jeszcze pełne, więc tutaj jeszcze jest taka sytuacja stabilna. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but no, jeszcze ta dzielnica tutaj ładna powstała. O, a dlaczego ty taki powstałeś? Oj, chyba ja pomyliłem coś tutaj. No właśnie. A raison d'être. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cats. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. No i dobra, a czekajcie, jeszcze tutaj tak sprawdzę, bo tutaj ten wieżowiec się zbudował. Aha, ładnie funkcjonuje się. Tylko szkoda, że jest pusty. To może tak to zrobimy. No właśnie. Tak to właśnie zrobimy. Może teraz będzie trochę lepiej i będą mieli dostęp tutaj do pracy, bo to może to jest tego wina, mianowicie, że nie chcą mieszkańcy tutaj, jakby to powiedzieć, mieszkać, bo może być na przykład problem z dostępem miejsc pracy. Taka moja teoria. Jak to w praktyce będzie? To nie wiem. Przekonamy się. A na razie wszystko pracuje. Co ciekawe, wszystko jest tutaj przepełnione. Jeśli mowa o wakaty. Tutaj postawimy takie zwykłe sklepy. Jest tu też zawsze jakieś dodatkowe miejsca pracy. A właśnie jak tutaj ta taka malutka... O Jezu, magazyny oczywiście. A więc co? Aha, magazyn. Magazyn. Oczywiście. Czemu by nie? Gotowa żywność. Pojazdy. O, znowu pojazdy. Tworzywa sztuczne. Metale i minerały. Dobra, coś tam się rozwinęło. Troszeczkę ta produkcja. Nie za bardzo, ale zawsze coś. Jak tam transport? O! Ale metro wystrzeliło. Metro wyprzedziło właśnie autobusy. No to ciekawe. No, sobie co się dziwić. Metro, jakby nie patrzeć, jest bardziej skuteczne niż autobus. Pod warunkiem, że metro ma rozbudowaną sieć. To wtedy to tak, jest znacznie lepszym środkiem transportu niż na przykład taki autobus, bo autobus, no to wiadomo, będzie stał chociażby w korku. A teraz takie jedno pytanie, dlaczego ten teren jest pusty? Ale w sumie dobre pytanie, dlaczego on jest pusty?
Dobra. Czyli to się powoli rozwija. A jeszcze może bym tak to wypełnił tutaj. Aha, tylko że tutaj nic nie zrobi w tym kierunku. Nope, dalej nic. Niestety dalej pustka. Czyli to się rozbija, tamto też się rozbija, tutaj to na razie nie wiem co rozbijać. No na pewno by się coś przydało do rozwoju. Tylko co? No właśnie, tylko co? A, właśnie zerknąłem na te biura, które tutaj dałem. To chyba są te biura. I no jak sami widzicie, już są przepełnione. Czyli faktycznie to może być właśnie wina tego. A tak... Tutaj gdzieś miałem jakby taki pusty... No, to jest to. I to by prowadziło tutaj, tak? Niby tam. O Jezu, to się zakrokowało? I to dość mocno. Na samą długość to praktycznie jest. Zakrokowane. Dałoby się, nie wiem, jakoś rondo postawić? Dałoby się, ale kosztem budynków. A gdybym na przykład, nie wiem, bo tak patrząc na to, że każdy chce tędy, tak może gdybym dał, nie wiem, dodatkowy pas? Tylko wiecie co? Chyba każdy chce skręcić właśnie tutaj. Jakbym tak to zrobił? No to by raczej nie pomogło. Chyba że... Zbuduję to tak. O, i od razu lepiej. To w miarę znacznie lepiej jest niż wcześniej. Tylko proszę wykorzystać to też. Dobra, wiecie co? To ja w tym momencie powoli będę kończył ten materiał. O, znowu mamy coś tutaj do usunięcia. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.